Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam was w dzisiejszym materiale. No dzisiaj zapowiedziałem wam, że wieczorem będzie live, bo dużo się dzieje. No spodziewałem się, że troszeczkę później pojawi się ta oficjalna informacja o tym, iż Cloud zostało odwołane, natomiast ta informacja pojawiła się wcześniej niż zakładano. Także no też trzeba tutaj jednak nagrać osobny materiał. Wojna między federacjami trwa w najlepsze, dzieje się tak dużo, że ciężko to objąć rozumem, a pamiętajcie, że to co wychodzi, to często jest tylko wierzchołek góry lodowej. Cloud zapowiedział swoją galę. Fame najpierw miał, plan chyba był taki, żeby niby Michał odłączył się od Fame'u, robił jakąś swoją galę, nawet padły tam jakieś słowa odnośnie takiej ewentualności, że Fame nie będzie miał z tym nic wspólnego. Teraz okazuje się, że jednak Fame ma z tym coś wspólnego, że będzie oficjalnie jednak pod szyldem Fame'u gala Freak. Swoją drogą, już abstrahując od tego, po której stronie tutaj stoicie, no to całkiem możliwe, że ta gala, pomijając main event, bo ten pomysł mi się kompletnie nie podoba, ale ona może mieć całkiem fajną rozpiskę. Ona ma całkiem fajną rozpiskę, no ale poczekajmy, czy tu się też wszystko utrzyma. Natomiast to, co najważniejsze, że ta bitwa trwa. Fame zapowiedział swoją galę dzień przed Cloudem, także tu już te działa zostały wytoczone bardzo ostre. W to wszystko się zaangażował po stronie Cloudu też Zbigniew Stonoga. Teraz już wszyscy się po prostu nagrywają, wszystko upubliczniają, między innymi w międzyczasie też kompromitujący film Michała, który został po prostu zmiażdżony przez Wardęgę, do tego po całym internecie jakieś pseudokonta, które mają tutaj za zadanie pchać jakąś odpowiednią narrację swoją drogą. Coś czuję, że niedługo za to też pojawią się zarzuty. W ogóle coś czuję, że i z jednej, i z drugiej strony tutaj w końcu zarzuty karne się pojawią, bo powoli to wszystko zaczyna tutaj przypominać Pruszków i Wołomin lata 90. No grubo, jakby to powiedział Hubercik. Do face to face już nie trzeba zapraszać, bo federacje już stoją na face to face. Coraz bardziej poddenerwowani też wielu, wielu zawodników wściekłych na to, co się dzieje. Nie wszyscy, no bo niektórzy oczywiście, gdzie tam sypną 5 zł więcej, to po tej stronie stoję. No ale jest też wielu zawodników, którzy jednak są dość mocno związani, czy to z jedną, czy z drugą federacją już, i tam jest też w kuluarach grubo. Także podejrzewam, że nawet jakieś tarcia zaraz ujawnią się między zawodnikami. Także dużo, naprawdę dużo się dzieje. Więcej porozmawiamy sobie oczywiście na dzisiejszym streamie o większa ilość szczegółów. Natomiast to najważniejsza informacja jest taka, że ta gala została odwołana. W ogóle to wszystko od początku było podejrzane, bo przecieki o tym, że ta gala ma się nie odbyć, no ja miałem dosyć już jakiś czas temu. Mówiłem o tym na jednym ze streamów, że takie plotki chodzą, że ta gala ma się nie odbyć. Co dokładnie jest przyczyną, no w to będzie okazja się jeszcze zgłębić. Później pojawiły się już takie informacje i to jest bardzo niepokojące, bo pojawiły się później takie, tydzień później bezpośrednio od zawodników też takie informacje, że ta gala się na pewno nie odbędzie. Później ta cała sprawa z Adrianem Ciosem, który został ogłoszony i w jednej federacji, i w drugiej, te wszystkie nagrania, które opublikował Zbigniew Stonoga, to wszystko się robi coraz bardziej śmierdzące. Ja muszę wam powiedzieć, że też daleki jestem od tego, aby, nie wiem, bojkotować czy jedną, czy drugą federację, bo ja jednak jestem tylko odbiorcą tego całego cyrku i gdzieś tak naprawdę te zakulisowe gierki, nie jestem związany ani z jedną, ani z drugą stroną, a po drugie to, co dociera publicznie, nie wszystko jest jawne, więc tak naprawdę nie wiemy, kto komu ile szpilek w dupę tam wsadził na zapleczu, która federacja bardziej się zasłużyła, aby teraz obrywać, a która mniej, także tego do końca nigdy nie rozstrzygniemy, bo to już są takie sprawy naprawdę wewnętrzne, o tym pewnie wie tylko tak naprawdę parę osób zarządzających tymi spółkami. Jest też kilka wątków takich ciekawych dosyć mocno. Jednym z takich ciekawszych wątków, o którym ja osobiście nie mam żadnego, na przykład nie mam żadnej wiedzy, jest film Michała, w którym nie chce mi się nawet mówić na temat tego filmu, bo to kurwa szkoda słów, ale jeden ciekawy wątek się tam pojawił, gościa, który rzekomo, przypominam, miałby, wiadomo, to co mówi Michał, no to
daleki jestem od traktowania jako jakieś fakty, natomiast ciekaw jestem, czy tutaj ktoś nie poszpera głębiej. Mi chodzi o sprawę inwestora, bo Michał powiedział, że najprawdopodobniej tam jest ktoś, kto jest jakimś świadkiem koronnym, także słuchajcie, już wchodzimy tutaj. Ja bym chciał bardzo wyjaśnienia tej sprawy, a mianowicie sam zainteresowany powinien się w tej sprawie odezwać publicznie, bo to jest jednak no, takie dosyć poważne tutaj oskarżenie i uważam, że Cloud powinien się jakoś do tego ustosunkować. No to poszło ten film, to obejrzało kilka milionów ludzi, no więc tutaj bez wątpienia sporo osób zacznie w tej sprawie kopać, no więc to powinno zostać wyjaśnione. Jeżeli to jest nieprawda, no to też jest fajna amunicja tutaj dla Cloud, żeby w dalszym, żeby też wykonać kolejny ruch jakiś kompromitujący konkurencję. Chociaż do końca nie wiem, czy konkurencję, no bo też nie wiemy, jak teraz dokładnie to wygląda z Michałem w Fejmie, czy to będzie działać na zasadzie jakiejś przykrywki, że niby go nie ma, jest, czy jednak będzie, czy po prostu faktycznie go nie będzie, bo już się Mianka przebrała. No, czekam na jakieś oficjalne komunikaty. Lubię sobie oficjalne komunikaty weryfikować z tą wiedzą, którą ja mam i też wtedy wiadomo mniej więcej, czego można się spodziewać w przyszłości i gdzie faktycznie można oczekiwać, że informacja jest prawdziwa, a kto po prostu będzie starał się zasiewać w kibicach Freak Fightów Farmazony. Fakty są takie, że gala jest odwołana, gala Freak Fame się odbędzie. Pytanie też, jak będą rozgrywane w najbliższym czasie te sprawy kontraktowe z zawodnikami, bo też federacje będą bardziej rygorystycznie do tego wszystkiego podchodzić. Natomiast pamiętajcie, że to są friki i tutaj wszystko jest możliwe. Ja nawet słyszałem taką teorię, że może cały ten konflikt jest zaplanowany. Słuchajcie, no nic by mnie już absolutnie nie zdziwiło. Nie zdziwiłoby mnie nawet to, jak się okaże za miesiąc, że włodarze wszystkich federacji znowu wyjeżdżają na wspólne wakacje i piją razem drinki, a za pół roku... No mówię, to wszystko przypomina lata 90. To chyba tak, o ile sobie dobrze przypominam, to też w łódzkiej ośmiornicy było tak, że razem na Wigilii wszyscy się bawili, a godzinę po Wigilii odpalili swojego głównego współpracownika. Także to wszystko tutaj naprawdę wygląda bardzo, bardzo podobnie. Do żadnego rozlewu krwi na razie przynajmniej jeszcze nie doszło, ale wszystko tutaj jest możliwe. Nie przysłuży się to wszystko Freak Fightom. Coraz więcej osób, coraz więcej ludzi będzie się tym wszystkim interesować i wydaje mi się, że prędzej czy później coś... Akurat w przypadku Freak Fightów to przysłowie o tym, że pieniądze lubią ciszę, myślę, że jest bardzo znaczące, bo coś mi się wydaje, że coś tutaj pierdolnie niedługo i to wszystko się, i te wszystkie strony, które ze sobą wojują, to tak naprawdę każda wyjdzie z tego wszystkiego poszkodowana, a zwycięzców nie będzie. Też pojawiały się jakieś informacje odnośnie tego, iż Cloud ma jakieś problemy finansowe. Mi przede wszystkim brakuje tutaj, wiecie czego mi brakuje? Tego, żeby osoby naprawdę decyzyjne w tych federacjach zabierały głos, a nie właśnie wszystkiego dowiadujemy się z jakichś filmów, nagranych rozmów. Być może tych wycieków jest już tak dużo, że być może faktycznie niedługo to się wszystko tak przeleje, iż będą musieli w końcu stanąć przed mikrofonami te osoby, które naprawdę tymi federacjami zarządzają i opowiadać o tym wszystkim od A do Z, bo mam wrażenie, że wychodzimy powoli ze sfery tego, że jednak kibiców interesuje tylko to, jak wygląda karta, tylko faktycznie coraz więcej osób chce wiedzieć o tych wszystkich zagrywkach, które stosują wszystkie ze stron. Jak w tym wszystkim odnajdzie się Prime, który pewnie będzie miał swoją szansę, ponieważ no Prime gdzieś jednak jest na zapleczu tych głównych federacji, natomiast kto wie, może ta najbliższa gala sprawi, że wejdą do ekstraklasy, że te wyniki znowu będą lepsze. Też współpraca z jedną z federacji może im wyjść na dobre. Tu też w ogóle ciekawy ruch, bo Tazi został wypożyczony z Prime'u. Teraz słyszę takie głosy, że to ten Prime wyprawia, że Taziego daje Fame'owi. No musicie też popatrzeć na ten kontekst biznesowy. No jednak na tym wypożyczeniu też Prime troszeczkę zarobił, powiedzmy troszeczkę, całkiem dużo. Wiadomo, że ta wartość Taziego jest bardzo duża. Wiadomo, że Fame może zapłacić na
najwięcej. Fame jest największym, najsilniejszą federacją, może sobie pozwolić na najwięcej. No więc też Prime, mając taką złotą kurę, może się okazać, że no jednak też opłaca się wypożyczyć Taziego za dużą sumę pieniędzy, wspomóc tym swoją federację, no i wykorzystać to, że cały czas na tym kontrakcie jest. Także dużo, dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy się jeszcze będzie działo. No to wszystko wygląda jak taka, normalnie się mówi, cisza przed burzą, a tu mam wrażenie, że jest burza przed jeszcze większą burzą. Jak to wszystko się potoczy, zobaczymy. Ten początek października zapowiada się bardzo ciekawie. Fame teraz już uruchomił maszynę promocyjną. Dzisiaj jest pierwszy program, później październik. Ostatecznie też w październiku będzie gala Prime, natomiast Cloud ogłosił, że będzie tą galę przesuwał. Co powinien w moim odczuciu zrobić Cloud? Wydaje mi się, że jednak powinien wyrzucić kawę na ławę, bo zostało dodane oświadczenie, w którym dużo rzeczy się oczywiście sugeruje. Między innymi granice zostały przekroczone, zostaliśmy wciągnięci w sytuację, na którą nie mamy żadnego wpływu. Czujemy, że ponosimy koszty nieuczciwych praktyk konkurencji. Tylko wiecie, ta federacja, która czy Fame, czy Cloud ma rację, może wyrzucić na wierzch bardzo poważne zarzuty wobec konkurencji, jeżeli są one prawdziwe, bo takie niedopowiedzenia, takie wiecie, że ktoś tu się dopuszcza jakichś praktyk, coś, mnie osobiście nie przekonują. Ja bym chciał usłyszeć jakieś fakty, które później ewentualnie, wiadomo, że jeżeli federacja wyrzuci jakieś bardzo mocne zarzuty, no to jeżeli czuje się pewnie, bo mogłaby później swoje racje udowodnić w sądzie, no to raczej nie ma się czego obawiać i wydaje mi się, że tak jest i w przypadku Fame'u, i w przypadku Cloudu. Tak jak Fame uważam, że powinien ostatecznie rozstrzygnąć sprawę Michała i tutaj dać do publicznej wiadomości, czy ten Michał w końcu w federacji jest, czy on nie jest, czy będziemy udawać, że go nie ma, czy o co tutaj chodzi, bo myślę, że już wszyscy widzowie Freak Fightów są kurwa po prostu wściekli tym całym gównem, które się dzieje i tutaj to gówno wypływa i z jednej, i z drugiej federacji. Tutaj nikt nie jest święty, bo ja mógłbym wymienić tak naprawdę z rękawa tutaj po pięć rzeczy i z jednej, i z drugiej federacji, która w ostatnim, no może w dłuższym ostatnim czasie tutaj nie zachowała się federacja wobec widzów w porządku. Także ja czekam na jakieś fakty, być może jakieś konfrontacje. To w ogóle by było oczywiście najlepsze. Nie wiem, kto mógłby być takim ewentualnym sędzią. Chyba nie ma takiej osoby, która dla jednej i drugiej strony byłaby wiarygodna, ale taka konfrontacja z dokumentami na żywo to oczywiście i nawet w pay-per-view. No dałbym dwie dychy pay-per-view, żeby taką konfrontację pełną kilkugodzinną zobaczyć. To mogłoby być ciekawsze niż niejedna, a że dosyć dobrze czytam też ruchy ciała, no to też można by było coś ciekawego wychwycić. No ale tak się niestety nie stanie, no więc będziemy dostawać jakieś kontrolowane wycieki, kontrolowane informacje, niedopowiedzenia, wielkie zapowiedzi influencerów, co to nie będzie, a później jest jedno wielkie gówno i w dalszym ciągu Szary Kowalski, wykupujący Freak Fighty, nie dowiaduje się niczego. Także brzydko, brzydko to wszystko wygląda, to wszystko bardzo mocno śmierdzi, no mam nadzieję, że coś więcej, coś się zmieni niebawem i będziemy wiedzieć więcej. To tyle ode mnie, trzymajcie się, heja, no i wpadnijcie wieczorkiem, pogadamy sobie o tym wszystkim, co się dzieje, ale nie tylko, bo przecież w świecie sportu też dzieje się bardzo dużo. Wczoraj też bardzo mocne ogłoszenie, o którym sobie porozmawiamy, bo przyznam, mnie troszeczkę jednak zaskoczyło. Trzymajcie się, heja.